tak naprawdę podejrzewam mniej więcej w granicach 70-80 tysięcy. Ma ogromnie rozbudowane tak zwane rozpowszechnianie płatne, które jest zwykłym rozdawnictwem tak naprawdę dla poprawienia wyniku. Jakieś tam płyty z filmami za 5 zł można dostać, prawda, żeby kupując ten tygodnik. I ma fatalny profil czytelniczy, podczas gdy Rzeczpospolita ma profil idealnie targetowy, tak? Bo trafia do ludzi młodych, wykształconych, z znajomością języka obcego. Nie wiem, czy z dużych miast, to już nie zadanie. Ale to jest wymarzony ten dla reklamodawcy. Proszę zobaczyć, ile jest reklam, uważam, że prawie nie ma. Ile jest reklam we Wproście? Zatrzęsienie. Kolega liczył, w jednym numerze naliczył 18 reklam spółek Skarbu Państwa. No i to jest, ale to jest, zostawmy ich z tym Wprost, niech się udławią, to jest ich sprawa. Natomiast to jest kwestia, to jest problem wydawania gazety opozycyjnej. Tak jak na Białorusi. I zobaczymy, kiedy zacznie dystrybutor, prawda, interweniować, co już daje we znaki na przykład Gazecie Polskiej Codziennej. Więc no, jak nie w ten, to w inny sposób, nie kijem to pałka, ale to jest to właśnie nieszczęście, jeśli nie ma się żadnego wsparcia takiego siły politycznej, która by przynajmniej pilnowała jako opozycja, żeby... A czy opozycja tego pilnuje? No, ja mam wrażenie, że słabo, że inne interesy są. To nie jest tak, PiS jednak jeszcze coś może. Czy się nam stara pomóc? Niekoniecznie. Przez 20 lat nie obserwowałem tego, zawsze obserwowałem coś innego, że dla tak zwanego prawicowego polityka największym wrogiem to zawsze były tak zwane prawicowe media. Ponieważ co se piszą lewicowe, to jemu to dynda, bo to i tak czyta wrogi elektorat. Natomiast co piszą prawicowe, to może być groźne, bo jak będzie rozłam w partii i te prawicowe media poprą tego, co robi rozłam, prawda, to lepiej, żeby tego medium nie było. I dlatego, podczas gdy lewica zawsze się starała swoje media wspierać, to prawica w Polsce się zawsze starała, żeby prawicowe media zniszczyć na wszelki wypadek, żeby zachować hegemonię. No i tak. Niestety czas nam się już kończy. Proszę o zadanie ostatniego pytania. Proszę bardzo. Ostatnie.